dobry, nazywam się Anna Miklut, z wykształcenia jestem architektem krajobrazu i w dzisiejszym odcinku powiem na temat różaneczników. Rośliny wrzosowate są bardzo zróżnicowaną i bogatą grupą roślin. Należą do niej zarówno drobne krzewinki, jak wrzosy i wrzośce, a także różaneczniki zaliczane do ogrodowej arystokracji. Powodzenie uprawy różanecznika w ogrodzie w dużej mierze zależy od wyboru właściwego stanowiska. Powinniśmy wybrać miejsce półcieniste, osłonięte przed wiatrem, o dużej wilgotności powietrza. Możemy to osiągnąć poprzez posadzenie różanecznika w sąsiedztwie większych grup krzewów, które jednocześnie będą tworzyły dla różanecznika dekoracyjne tło. Różaneczniki kwitną wiosną z pąku zawiązywanych poprzedniej jesieni, dlatego istotne jest ich późnojesienne okrywanie i zabezpieczanie przed mrozami. Aby przedłużyć kwitnienie roślin, należy usuwać przekwitłe kwiatostany, co uniemożliwi zawiązywanie się owoców. Możemy to wykonywać sekatorem lub ręcznie, uszczykując przekwitły kwiatostan. Różanecznik wymaga gleb średnio zwięzłych lub lekkich, przepuszczalnych, umiarkowanie wilgotnych i kwaśnych, pH pomiędzy 4,5 a 6, dlatego bardzo ważne jest nawożenie. Nawożenie przeprowadzamy dwukrotnie w okresie od wiosny do lipca, pilnując odstępów około 60-dniowych. Stosujemy specjalistyczny nawóz Villa, przeznaczony do pielęgnacji rododendronów, azalii i roślin wrzosowatych, który zapewni roślinie wszystkie najważniejsze składniki. Odmierzamy odpowiednią porcję nawozu zalecaną na etykiecie, około 40 g nawozu na 1 m kwadratowy, czyli niepełną garść. Nawóz rozsypujemy najlepiej pod zewnętrznym obwodem korony, gdzie w glebie znajduje się najwięcej drobnych korzeni włośnikowych, a deszcz najszybciej rozpuści nawóz. Potem rośliny mocno podlewamy. Bogaty skład tego nawozu zapewnia bujny wzrost, obfite kwitnienie oraz piękne wybarwianie kwiatów. Jego regularne stosowanie podnosi odporność na choroby i przemarzanie. Nawóz Villa jest prosty w użyciu, dzięki temu, że nie trzeba mieszać go z glebą, nie ma ryzyka, że uszkodzimy płytki system korzeniowy. Należy pamiętać, aby regularnie podlewać różaneczniki, zwłaszcza wiosną, gdy kwitną, oraz późną jesienią, gdy przygotowują się do zimowania. Różaneczniki, które zgromadziły w liściach dużo wody, dużo lepiej zimują.